Dzisiaj byłam już na porannym treningu, więc zaczęłam tak pozytywnie, z motywacją i dyscypliną dzień. Dzisiaj jeszcze przed nauką chcę zrobić taki self-care, żeby zadbać trochę o siebie, zaplanować najbliższy miesiąc, listopad, bo już się zaczął. Nie zrobiłam nawet tego na początku miesiąca, bo akurat jest już 6 listopada, więc o tydzień prawie jestem spóźniona, ale lepiej późno niż wcale. Chcę sobie wypisać takie najważniejsze rzeczy, którymi chcę się kierować w tym miesiącu, żeby mieć jakieś cele i do czegoś dążyć. No i tak, zaraz sobie nałożę płatki pod oczy, ulubione moje. Są całkiem fajne. Nawet tanie można czasem na promocji w Rossmanie znaleźć. O, dobra. Całkiem śmiesznie to wygląda, ale jest przyjemne. Biorę mój zeszycik do tego i będziemy planować. Pierwszą rzeczą, nad którą chciałabym się skupić i popracować w listopadzie, to poświęcić więcej czasu jeszcze na przedmioty podstawowe, skupić się i zdać wszystko do półrocza. To jest taki mój ogromny cel, bo chciałabym już po prostu je przerobić i skończyć i mieć już z nimi przynajmniej wolną głowę. Będzie to ode mnie trochę wymagało więcej pracy, ale myślę, że dam radę, bo mam właśnie no listopad i grudzień, ale też nie chciałabym sobie grudnia jakoś bardzo mocno zawalać, bo to też święta i wiadomo, już taki klimat przedświąteczny. Też bym chciała trochę więcej czasu dla siebie, może się jeszcze z kimś spotkać i w ogóle. No i po prostu uznałam, że najlepiej będzie przycisnąć trochę w listopadzie, więc to na pewno sobie zapiszę. Drugim moim celem na listopad jest to, żeby wypróbować trochę więcej nowych przepisów, bo od wakacji w sumie zostałam z takimi moimi ulubionymi i na nie nie narzekam, bo są sprawdzone i bardzo przyjemne. Fajnie byłoby spróbować jeszcze czegoś nowego i też może Was zainspirować i siebie zainspirować. Chcę po prostu spróbować jakichś nowych rzeczy, więc może w listopadzie będę trochę bardziej kreatywna kulinarnie. Następną rzeczą, nad którą chciałabym popracować, to mój sen, bo mimo tego, że nie jest jakoś mega źle, to chciałabym jednak pilnować bardziej tego czasu pójścia do łóżka. Czasem chodzę na przykład do tej 21, ale jeszcze nie zasypiam, a potem wstaję i tak o tej samej godzinie. Następnym moim celem jest to, żeby zacząć robić znowu więcej maseczek na twarz. W wakacje byłam z tym niesamowicie regularna i robiłam co tydzień, nawet parę razy w tygodniu, w sensie z 2 czy 3. Bo też nie chcę nigdy przesadzić z moją wrażliwą cerą, ale odkąd zaczęła się szkoła, w sumie nie miałam za bardzo na to czasu i siły, a jednak dawało mi to taki spokój wewnętrzny trochę i relaks. Każdy potrzebuje relaksu, więc postanowiłam, że chcę do tego wrócić. No i to jest taki bardzo też pozytywny nawyk, bo takie glinki na przykład, bo ja używam glinek głównie, w sumie nie eksperymentowałam z innymi maseczkami. No i takie glinki są bardzo zdrowe dla cery. I wiem, że byłyby dobre dla mojej skóry i na pewno moja twarz byłaby bardzo zadowolona, gdybym o nią tak zadbała. Ale wiadomo, nie wszystko byłam w stanie zrobić, choć teraz postanowiłam, że zrobię na to czas, bo jestem zdania, że w sumie jak coś chcemy, to zawsze się znajdzie jakiś czas i ewentualnie poświęcę ten czas jakiejś innej, mniej wartościowej dla mnie w tym momencie aktywności. Raczej jak się zdyscyplinuję, nie będzie z tym problemu. To, co jeszcze bardzo bym chciała wprowadzić, to regularne czytanie znowu, bo to też trochę ucierpiało ostatnio i nie poświęcałam na to tyle czasu, a wiem, że czytanie jest no takie wartościowe i to jest dobry nawyk. Dlatego też uznałam, że realistyczne dla mnie w tym momencie będzie no tak z 5 stron dziennie. Książek, które nie są lekturami ani nic takiego, tylko no takie do czytania dla przyjemności czysto. Ja bardzo lubię jakieś takie książki autobiograficzne, biograficzne, self-help, self-care, coś takiego. Raczej nie czytam fantazy ani romansów.
do mnie to jakoś nie przemawia. Może jeszcze nie znalazłam odpowiedniej książki, która by mi podeszła. I to też wzbogaciłoby mój dzień o taką dodatkową rzecz, którą robię dla siebie, dla swojego rozwoju, żeby się lepiej poczuć. I w sumie z celów to już na tyle, bo też nie chcę się jakoś nadmiernie zawalić wszystkimi rzeczami, szczególnie, że też na początku roku nie miałam na te rzeczy czasu, więc teraz, gdy chcę jeszcze przycisnąć naukę, to może być trochę ciężko, żeby to wszystko ogarnąć, ale uważam, że raz w tygodniu czy coś takiego na tą maseczkę na pewno znajdę czas. Na czytanie 5 stron dziennie to też nie jest nie wiadomo co, więc też myślę, że dam radę. Testowanie nowych przepisów zobaczymy jak wyjdzie. Teraz mam w planach zrobienie takich małych naleśniczków, pancake'ów. A tak to będę po prostu szukała różnych inspiracji, patrzyła co jest akurat w sprzedaży, może coś sezonowego albo mniej sezonowego, bo już prawie zima i w sumie nie ma za bardzo nic ciekawego do kupienia z warzyw i owoców. Jak już skończysz oglądać ten film, albo nawet teraz zapauzuj i koniecznie też zapisz sobie, czym będziesz się kierować w tym miesiącu. Jakie są twoje cele? Niedługo kończy się już rok. Może jakieś postanowienia noworoczne z zeszłego nowego roku jeszcze nie zostały u ciebie osiągnięte i możesz się na nich skupić jeszcze przez tą końcówkę. Dobra, zdjęłam już płatki spod oczu. To był super początek dnia, bardzo przyjemny. Czuję się taka zaopiekowana sobą. Warto poświęcić na to czas, żeby czuć się zaopiekowanym. No i co? Czas już iść do nauki, żeby spełnić pierwsze postanowienie, przyłożyć się trochę. Na listopad mam zaplanowane 3 egzaminy. Zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze 4., ale właśnie nie wiem, jak u mnie będzie z czasem i czy dam radę. Prawdopodobnie jak do połowy listopada uda mi się ogarnąć większość rzeczy, to zdecyduję się na ten 4. przedmiot i wtedy na grudzień zostanie mi już tylko 4 przedmioty, musiałam sobie tutaj policzyć. No i taki update, jeśli chodzi o moje egzaminy. Zaliczyłam 4 na 13. Wyszłam na taki dosyć szybki spacer, ale już jest na dworze ciemno. Uroki jesieni i zimy. Teraz lecę zrobić coś do jedzenia na kolację. I dzisiejszy wieczór zrobię sobie taki luźniejszy trochę. Hej, udało mi się wrócić z biegania trochę wcześniej niż zwykle, o dziwo, bo przebiegłam więcej niż zwykle, co jest dosyć wyjątkowe. Miałam bardzo taki dobry biegowy dzień. Uznałam, że mogę w takim razie przetestować ten nowy przepis, co bardzo chciałam zrobić już od dłuższego czasu, czyli naleśniczki, pancake'i, takie małe, urocze. Zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że nie spalę domu i nie przypalę tych naleśniczków, bo byłoby to trochę nieprzyjemne. Najbardziej się chyba obawiam obracania ich, żeby się nie przylepiły do patelni i w ogóle. Okej, zdaje się, że ciasto jest gotowe. Teraz tylko zostało mi nalać troszkę oleju na patelnię. Patelnię już przygotowałam. No i w sumie najgorszy etap, czyli spróbuję to usmażyć tak, żeby się nic nie rozwaliło. Oczywiście chciałabym takie śliczne, okrągłe i udane pancake'i, a nie jakieś niekształtne kluchy, więc trzymam kciuki za siebie, bo to może być nie takie proste zadanie. Dobra, zaczyna się już nagrzewać.
Zdaje się. Mam nadzieję, że mi nie strzeli olejem w twarz. Dobra, zaraz nakładam to ciasto. Wyszło mi takie coś realistycznie. Wiem, że można zrobić lepiej i ludziom wychodzą bardziej jednolite, ale to jest mój pierwszy raz, jak robiłam takie pancake'i. Na szczęście dzisiaj nie wystrzelił na mnie żaden olej i w sumie uznałabym tą próbę za udaną. Zaraz jeszcze dodam do niej banana, skyra. Może trochę różnią się rozmiarem i nie są tak perfekcyjne jak te z Pinteresta, ale starałam się i myślę, że jest całkiem okej. Jak będę próbować częściej, na pewno nabiorę większej wprawy i będzie mi to przychodzić bardziej naturalnie, choć to jest w pewnym sensie takie trochę błędne koło, bo nie robię naleśniczków ani nic takiego, bo boję się, że mi nie wyjdzie, a jak nie robię, to się nigdy nie nauczę, więc po prostu muszę trochę wyjść ze swojej strefy komfortu. Tak się prezentuje skończone danie, jestem bardzo zadowolona. Szczerze myślałam, że totalnie nic z tego nie wyjdzie, dlatego też chciałam zrobić to w taki dzień, kiedy mam troszkę więcej czasu. Wstąpiłam do lumpa, nie znalazłam żadnych ciekawych ubrań ani nic takiego, ale za to w ręce wpadła mi taka książka po angielsku. Po polsku jej tytuł to Cudowny chłopak. Jest to książka mojego dzieciństwa, czytałam ją, gdy byłam młodsza. Bardzo podobał mi się też ten film, który powstał na jej podstawie, dlatego uznałam, że fajnym pomysłem będzie kupienie jej, szczególnie, że chcę właśnie wrócić do regularnego czytania. Jako, że mam już co czytać, to teraz zabiorę się za te moje 5 stron dziennie. Nie jest to jakoś dużo, więc nie przytłoczę się tak od razu, ale zawsze jest to coś, szczególnie, że mam też sporo nauki i lektury poza takim czytaniem dla przyjemności. Udało się, przeczytałam 5 stron, a teraz już lecę do nauki, bo czeka mnie dzisiaj całkiem sporo pracy. Jest już trochę po 10, więc to najwyższa pora. Hej, jest piątek, wczoraj nic nie nagrywałam, bo był to taki naprawdę mega zwyczajny dzień i nie działo się nic ciekawego, za to dzisiaj jest ekscytujący dzień dla mnie, ponieważ zaczynam swoją pierwszą pracę po pół roku poszukiwań. Udało mi się zostać korepetytorką z biologii, co jest jeszcze bardziej ekscytujące, bo naprawdę bardzo lubię ten przedmiot i w pewnym sensie zamieniam hobby w pracę, co mnie bardzo cieszy. Też w ogóle, jeśli masz problem z biologią, to zapraszam do mnie. Przyjmuję wszystkie osoby z podstawówki i z pierwszej klasy liceum. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie i podpasuje mi ta praca. No i też oczywiście bardzo chcę, żeby moi klienci byli zadowoleni. To chyba tyle z update'u życiowego. A tak to zdążyłam rano już posprzątać, porozciągać się i zaraz idę do nauki, bo muszę ogarnąć jeszcze parę swoich rzeczy. Następny tydzień zapowiada się dosyć intensywny, więc chcę zrobić jeszcze troszkę więcej, żeby mieć odrobinę luzu w przyszłym. A no i wczoraj po raz pierwszy od jakichś 2 miesięcy udało mi się zrobić tą blinkę, co jest moim takim celem na listopad. Całkiem mi się oczyściła ładnie skóra.
Więc super, że się udało. Póki co jestem bardzo zadowolona z tego miesiąca i naprawdę mnóstwo cudownych rzeczy mi przychodzi. Ogólnie wierzę w manifestacje, afirmacje i tego typu rzeczy. Ostatnio właśnie skupiłam się trochę na tym i poświęcam na to chwilę w ciągu swojego dnia. No i też wszędzie widzę anielskie liczby. Nie wiem, dla niektórych może się to wydawać głupie, ale to całkiem motywuje. Jest takie wspierające. Szczególnie, że ostatnio widzę, że wiele rzeczy idzie po mojej myśli, ale nie będę już zapeszać tutaj. Po prostu przesyłam tą pozytywną energię.